Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Mariusz Dąbrowski. Jestem prezesem Fundacji Eureka imieniem profesora Jerzego Stelmacha. Fundacja gości Państwa w ramach sesji pierwszej nowego cyklu forów dyskusyjnych, które mają ogólny tytuł Odkrycia naukowe bliżej społeczeństwa. Nasz projekt jest dofinansowywany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2 i celem jego jest przedstawienie postępu prac oraz udziału i aktywności polskich naukowców w różnych dyscyplinach, które reprezentowane są w naszym kraju. Tym pierwszym przewodnim tytułem naszej pierwszej sesji będą komputery kwantowe. Temat sesji komputery kwantowe, jak działają i w czym są lepsze od klasycznych. I będziemy tutaj rozważać właśnie tematykę kwantową. Tak zwanej informatyki kwantowej, kwantowej kryptografii i rzeczy z tym związanych. Można powiedzieć, że jest to jedna z najbardziej burzliwie rozwijających się dziedzin nauki, a jak wielu ma nadzieję, także dyscyplina techniki, o czym tu Państwo się dowiecie. Będą tu rozważane podstawowe zagadnienia na poziomie zupełnie popularnym, począwszy od qubitu, czyli kwantowego bitu, jako podstawowej jednostki informacji, a skończywszy na daleko idących rozważaniach, czy cały wszechświat może działać podobnie jak taki komputer kwantowy. Naszym wykładowcą będzie głównym w tym cyklu będzie pan profesor doktor habilitowany Karol Życzkowski, dyrektor Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej w Sopocie przy Uniwersytecie Gdańskim oraz kierownik Jagiellońskiego Zespołu Kwantowego Splątania na Uniwersytecie Jagiellońskim. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, panie profesorze. Jeszcze parę słów ja powiem, jeśli można. Nasza sesja będzie właśnie składała się z tego wykładu głównego dzisiejszego, a jutro będą dwa wykłady specjalne, do którego jednego z nich zaprosiłem pana doktora habilitowanego profesora UJ Jakuba Mielczarka. A drugi z tych wykładów wygłoszę osobiście jako specjalista z zakresu kosmologii. W przyszłym tygodniu, w piątek, odbędą się dwa warsztaty dyskusyjne z udziałem pana profesora Życzkowskiego, profesora Mielczarka oraz moim. Szanowni Państwo, chciałbym teraz kilka słów powiedzieć na temat naszego gościa. Naszym gościem jest pan profesor Karol Życzkowski, który ukończył studia z fizyki w roku 83 i całą swoją w zasadzie karierę wiązał z Uniwersytetem Jagiellońskim, aczkolwiek piastuje funkcję poza Uniwersytetem Jagiellońskim, o czym za chwilę. Pracę doktorską obronił w 97 roku, habilitował się w 90, przepraszam, pracę obronił w 87, habilitował się w roku 94 i już w roku 2004 został profesorem tytularnym w Polsce. Pan profesor Życzkowski ma bardzo bogaty dorobek naukowy. Zależnie od źródła informacji, to są cytowania rzędu nawet i kilkanaście tysięcy razy, ilość prac przewyższa 200.
A taką najbardziej spektakularną pozycją literaturową jest książka napisana z Ingemarem Bengtssonem ze Sztokholmu, która została napisana w roku 2006, Geometry of Quantum States i uwaga, dalej rozszerzenie, An Introduction to Quantum Entanglement, czyli wprowadzenie do kwantowego splątania i wokół tego kwantowego splątania będziemy się tutaj obracać przez te nasze kilka spotkań z Państwem. Pan profesor jest również członkiem, korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności, a także pełni funkcję prezesa oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, więc oprócz działalności bardzo intensywnej naukowej również piastuje funkcje zarządzające w nauce. I ciekawostką jest już taką troszkę mniej powiedzmy no, z dziedziny fizyki, że jest też współautorem systemu głosowania w Radzie Unii Europejskiej, który nazywa się Kompromisem Jagiellońskim. Mogą Państwo sobie to wygooglować, nie będę tego rozwijał więcej, bo temat nasz jest troszkę inny. No i także jako prywatnie jest miłośnikiem narciarstwa wysokogórskiego, nawet był prezesem sekcji narciarskiej Klubu Wysokogórskiego w Krakowie. Ja myślę, że po tym może nawet troszkę długim wprowadzeniu, nie dlatego, że życiorys pana profesora jest no, nieinteresujący i krótki, bo jest bardzo długi, ale może także moim, chciałbym teraz przejść do tego, co państwo chcieliby usłyszeć, a mianowicie do naszego wykładu. Panie profesorze, komputery kwantowe, jak działają i dlaczego uważamy, że mogą być, czy są, czy będą lepsze od komputerów klasycznych? Bardzo proszę, zapraszam wobec tego do prezentacji. Panie profesorze, bardzo proszę o otworzenie swojej prezentacji i przedstawienie właśnie tego tematu, pana spojrzenia na to właśnie, czym są i czym mogą być właśnie w przyszłości komputery kwantowe. Oddaję głos, panie profesorze. Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję za tak miłe wprowadzenie. Więc tu wieczorną porą, już jest ciemno w Krakowie, witam z Małopolski i się jeszcze raz upewnię, czy Państwo mnie widzą i słyszą. Tak, jak najbardziej widzimy, słyszymy. To się cieszę. Jak pewnie Państwo rozpoznają, to jest taki no, widoczek z Krakowa. Tu mamy Sukiennicę, Kościół Mariacki. Wczoraj jeszcze były zaśnieżone, teraz śnieg zszedł. Tu jest tak dla zabawy narysowana. Ja za dużo nie będę wchodził w szczegóły matematyczne, ale tak troszeczkę symbolem mechaniki kwantowej jest taka dziwna literka grecka. Tu akurat jest psi, to będzie taki stan kwantowy, o których będę mówił za chwilę. Rzeczywiście w fizyce używa się notacji i wyrażeń matematycznych, ale spróbuję mówić tak prosto, jak się da. Więc zobaczymy, jak prosto się da. Teraz zacznijmy od takich bardzo prostych no, analogii, czym w ogóle jest fizyka. Proszę Państwa, jak spytam no, jakieś dziecko, jak kopnie piłkę, co się stanie? Każde mądre dziecko, które miało w życiu piłkę przy nodze, powie, piłka się potoczy, a później zatrzyma. Jak zadam inne pytanie, jak kupimy lody i poczekamy chwilę, co się stanie? Oczywiście, rozsądna odpowiedź będzie taka, a no, lody się roztopią. A teraz, co to jest fizyka? Fizyka to jest próba odpowiedzi na naturalne pytania. Na przykład, dlaczego piłka się zatrzyma? Dlaczego lody się stopią? Ale później analiza ilościowa. Jak daleko piłka zaleci? Jak szybko lody się stopią? Od czego to wszystko zależy? Tak ja rozumiem fizykę. To jest próba odpowiedzi na naturalne pytania. Często nie umiemy tego dobrze zrobić, ale umiemy przybliżyć sobie skomplikowane problemy. Więc często warto powtórzyć, że fizyka to jest ta jakby taka sztuka dokonywania przybliżeń. No ale teraz będziemy dzisiaj mówić o fizyce kwantowej. Więc pomyślmy, co to jest ta
fizyka kwantowa. Więc w zasadzie to jest to samo. To jest też nauka, która usiłuje odpowiedzieć na proste pytania, prawie takie same jak daleko piłka poleci, tylko teraz ta piłka będzie bardzo mała, bo fizyka kwantowa to będzie fizyka dostosowana do opisu małych obiektów, bardzo małych. Małych, czyli w skali atomu. No teraz pomyślmy chwileczkę, jaka to jest skala, bo sądzę, że nikt z nas w życiu nie widział atomu, ja właściwie też nie. Teraz mamy już takie urządzenia, takie mikroskopy, które nie są zwykłe mikroskopy i potrafią prawie, żartuję, taki atom pokazać, ale spróbujmy sobie wyobrazić, jak to jest wszystko malutkie. Więc co to jest skala? Pamiętam, może mamy atom wodoru, najprostszy taki atom, ma jądro, jeden elektron i to jest strasznie, strasznie malutki obiekt. Więc każdy wie, co to jest metr. No metr to tyle, proszę Państwa, o mniej więcej mamy wszyscy ponad metr, przeważnie poniżej dwóch, to wiemy, co to jest metr. To wiemy, co to jest milimetr, no to jest jedna tysięczna, później mamy mikrometr i tak dalej. No i teraz ten promień atomu wodoru to jest mniej więcej jakieś tam 50 pikometrów, czyli to jest mniej niż, uwaga, 10 do minus 10 metra. Teraz się tylko spytam, czy widać moją taką łapkę, która tu jeździ, pokazuje coś? Jak najbardziej widać, świetnie, tak. Świetnie. A jądro jest jeszcze mniejsze, proszę Państwa, 10 do minus 15. To w ogóle sobie trudno wyobrazić, właściwie nikt z takimi liczbami nie operuje. Trudno sobie to wyobrazić, ale ja pozwoliłem sobie takie proste porównanie zrobić. Bo każdy wie, ile jest ludzi na przykład w Krakowie czy w Szczecinie, jest dużo, wszystkich nie znamy. Ile jest w Polsce, ile jest w Europie. No w Polsce to wiadomo, nie ma teraz 40 milionów, ale tam w Europie jest pewnie 500, w Unii Europejskiej, na świecie jest ponad miliard, tak naprawdę już prawie 8 miliardów, czyli zobaczmy 8 razy 10 do 10. A z kolei inne porównanie, wiek Wszechświata to jest około, jak fachowcy mówią, 14 miliardów lat, czyli znowu 1 razy 10 do 10. Czyli proszę Państwa, można sobie tak wyobrazić, że jeden atom ma się do jednego metra, tak jak każdy z nas do ludności Wszechświata. Więc to wszechświata, przepraszam, no na razie mówimy o Ziemi. Ale to i tak widać, jaka to jest ogromna skala. I teraz w dół patrząc, to skala atomu jest strasznie mała i nie mamy wyobraźni, jak ten atom jest malutki. I po prostu nasza wyobraźnia, odłam jakąś kostkę, o której będę opowiadał, i nasze przewidywania, jak wygląda rzut kostką, każdy wie, można rzucić kostką, jak to będzie, nie pasują do opisu świata w skali mikro, w skali atomu czy w skali jądra. Więc fizyka kwantowa zajmuje się takimi bardzo, bardzo małymi obiektami. Teraz króciuteńko nieco historii. Pamiętamy na pewno wszyscy nazwisko Alberta Einsteina. Zobaczcie Państwo, kiedy on żył. Nie ma jeszcze 100 lat, jak swoje no, niektóre osiągnięcia uzyskał. W każdym razie pamiętany jest między innymi ze szczególnej teorii względności rok 1905, ogólnej 1919 i dostał Nagrodę Nobla, zobaczcie Państwo, 1921, czyli 100 lat i 102 lata temu. Ale Nagroda Nobla nie była ani za ogólną, ani za szczególną teorię względności, a coś zupełnie innego, właśnie za efekt fotoelektryczny. Natomiast później Einstein, który w zasadzie jego prace dały podstawę mechaniki kwantowej, on podjął taką ambitną, w sumie nieudaną próbę wyeliminowania losowości z mechaniki kwantowej i połączenia mechaniki kwantowej z teorią względności, czyli jego słynną teorią. To mu się nie udało. Otóż, jak ja mam obiekt makroskopowy, taką monetę, też będę ją rzucał, ja mogę opisać, gdzie ona się znajduje. Czyli jakie jest położenie monety, jaka jest prędkość, teraz się nie rusza, teraz ją spuszczam, więc spada, zaczęła się ruszać. Wszystko mogę określić. A mechanika kwantowa opisuje świat na skalę mikro, właśnie w skali tych atomów, czyli atomów wodoru, czy nawet elektronu. I tam pytanie, gdzie znajduje się elektron, czy on się znajduje tu, czy tu, jest źle postawione. Mechanika kwantowa nie umie odpowiedzieć na pytanie, czy elektron znajduje się tu. Umie tylko odpowiedzieć na pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo zarejestrowania elektronu w takiej czy innej części, my to mówimy przestrzeni fazowej, czy określonym pędzie czy położeniu. I mechanika kwantowa w przeciwieństwie do teorii klasycznej, jesteśmy przyzwyczajeni, że mamy fizykę deterministyczną, podając warunki początkowe, zobaczmy jeszcze raz, położenie tej kości, prędkość, ja jestem w stanie przewidzieć, przynajmniej jak ona spada. Już nie zawsze jestem w stanie przewidzieć, jak się odbije i co, to jest inny efekt, jaka będzie oczka, ile otrzymam. Natomiast jestem w stanie opisać ruch tej kostki,
A w mechanice kwantowej w ogóle nie zadajemy pytania, bo nie umiemy odpowiedzieć na pytanie, gdzie w danej chwili cząstka jest. Jest to teoria probabilistyczna i mówi, jakie jest prawdopodobieństwo jej znalezienia tu czy tam. I teraz nazwa, co to znaczy fizyka kwantowa? Fizyka kwantowa nosi taką nazwę właściwie od, ja bym powiedział, no cóż, mówimy sobie, że coś jest skwantowane, kwantum, oczywiście jest z angielskiego, ale z łaciny, to jest jakby kwant, ilość czegoś, na przykład energii. Pamiętamy może taki planetarny model atomu Bohra. Mamy jądro i na jakiejś orbicie jest jeden elektron, później drugi. To oczywiście jest bardzo, bardzo, bardzo uproszczony obraz. Ale co ważne, że w tym modelu i wszystkich innych bardziej zaawansowanych, to energia tego elektronu przyjmuje tylko określone wartości. I promienie także, to są średnie promienie, przyjmują określone wartości. Stąd nazwa fizyka kwantowa, tu można powiedzieć, z widma atomu wodoru, mamy na osi pionowej energię, tu mamy stan podstawowy, tu mamy jakiś pierwszy stan wzbudzony, drugi i tak dalej. Ważne, że energie stanów, czyli takiego atomu wodoru, nie przyjmują dowolnych wartości ciągłych, tylko wartości dyskretnych. Tak samo średnia prędkość i położenie w takim najprostszym atomie wodoru też są skwantowane. I teraz fizyka kwantowa ma niesamowitą własność, mianowicie z jednej strony mówimy, no to tak, elektron to jest taka właśnie mała cząsteczka, taka mała, że rzeczywiście nie widać, można szacować tylko jej rozmiary, ale także w drugą stronę światło, które też dobrze znamy, to jest fala oczywiście, uczymy się o tym, że mamy efekty falowe, na przykład interferencji. Ono także przedstawia naturę cząsteczkową. To jest taki słynny, co się mówi w szkole, dualizm korpuskularno-falowy, że z jednej strony światło jest jako fala, można czasami wygodnie ją przedstawiać jako cząstkę, a czasami elektron, jakaś cząstka, warto ją traktować jako falę. No i teraz kluczowy wzór, jaki jest tych wzorów, nie będzie za dużo, ale troszeczkę, to będzie taki, że foton jest taką paczką falową, taką naturalną jednostką światła, czyli fali elektromagnetycznej, i energia takiego fotonu jest proporcjonalna do częstości. Mamy tutaj częstość, H to jest ta stała proporcjonalności, nosi nazwę stałej Plancka, jest jakby symbolem mechaniki kwantowej. H określone to jest H przez 2π. Ogólnie tutaj mamy definicję, to jest wielkość 2π, to wiemy, co to jest. H jest znowu strasznie małą liczbą, zobaczmy, 10 do minus 34, tu akurat jednostki są takie ważne, to jest joule razy sekunda, ale ogólnie to jest wielkość wymiaru działania, tak jak iloczyn pędu i położenia, ale znowu, to jest strasznie, strasznie mała wielkość. I teraz może tylko wspomnę o tak zwanej zasadzie nieoznaczoności Heisenberga, którą niedługo będziemy świętować, może dożyjemy za 3 lata, 4 stulecie. To jest też jakby taką esencją mechaniki kwantowej, która mówi, że o ile klasycznie mamy tą monetę, możemy powiedzieć, że znajduje się w tym punkcie i ma taki prędkość, na razie spoczywa, bo ją trzymam, to w mechanice kwantowej nie tylko nie możemy powiedzieć, gdzie dana cząstka się znajduje, jaką ma prędkość, możemy tylko zmierzyć pewną dokładnością i teraz delta to jest jakby dokładność pomiaru położenia razy dokładność pomiaru pędu czy prędkości jest większe niż coś i to coś jest ta stała Plancka. Czyli jakbyśmy chcieli bardzo dokładnie zmierzyć położenie, to nie możemy dokładnie zmierzyć pędu i na odwrót. Czyli to pokazuje i troszkę tłumaczy naturę mechaniki kwantowej, która jest nauką probabilistyczną. Nie możemy na skutek relacji nieoznaczoności dokładnie określić położenia na piśmie X czy pędu P elektronu. Możemy tylko zadać i odpowiedzieć na pytanie, z jakim prawdopodobieństwem elektron na przykład poleci w lewo, a z jakim w prawo. Więc w pewnym sensie mechanika kwantowa z punktu widzenia matematyki, to jest jakby specjalne uogólnienie klasycznej teorii prawdopodobieństwa. No pamiętają Państwo, czym zajmuje się relacja na rachunek prawdopodobieństwa? Na przykład tym, żeby policzyć, jak mamy tutaj dwie kostki, jakie jest prawdopodobieństwo, że jak raz rzucimy kostkę, to wypadnie szóstka, no wiemy, jedna szósta, a jakie jest prawdopodobieństwo, że wypadnie na dwóch kostkach dwie szóstki? No to jest, jak są te zmienne, niezależne kości, tu mamy niezależne, to każdy policzy, to jest jedna szósta razy jedna szósta, są zmienne niezależne, możemy mnożyć prawdopodobieństwo, będzie wynik 1/36, czyli średnio, jak będziemy 36 razy rzucać kostką, dwoma kostkami, to nam wyjdzie 2 razy 6. To jest typowe zagadnienie
rachunku prawdopodobieństwa. Może pamiętacie, Pascal, taki słynny francuski filozof, matematyk, pierwszy raz się porządnie zajmował rachunkiem prawdopodobieństwa, jak właśnie oficerowie francuscy grali w kości, wymyślali różne zakłady i prosili go, żeby rozstrzygał i sprawdzał, które zakłady, które gry takie, no zresztą na pieniądze, są korzystne dla której strony. W każdym razie takie było narodziny tego nowożytnego rachunku prawdopodobieństwa. Teraz, to się mówi, było połączone z teorią gier, gdzie umiemy grać w różne gry. Tutaj teoretycznie można badać, jaka jest na przykład wartość oczekiwana wygranej z jednej strony lub z drugiej. W każdym razie rachunek prawdopodobieństwa był rozwijany od czasu Pascala. Warto wspomnieć o nazwisku słynnego rosyjskiego uczonego Kolmogorowa, który tak matematycznie podstawy, fundamenty rachunku prawdopodobieństwa stworzył w okresie międzywojennym. I właśnie mechanika kwantowa można ją interpretować jako pewne uogólnienie klasycznego rachunku prawdopodobieństwa. I teraz, proszę Państwa, mówiliśmy o świecie makro, tak właśnie jak nasze kości czy piłeczka, którą też tutaj mam, bo się nam może przydać. Do opisu tych wszystkich rzeczy i zjawisk, z którymi na co dzień mamy do czynienia, nie potrzebujemy mechaniki kwantowej. Dlaczego? Albo jak mamy taką piłeczkę, to jej działanie, powtórzmy, to jest iloczyn prędkości i zmiany położenia jest 30 rzędów wielkości większych niż stała planka. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z bardzo małymi obiektami, jak właśnie atom, czy jądro, czy elektrony, oddziaływanie elektronów, i jeżeli to działanie jest rzędu, my mówimy, wielkości stałej planka, wtedy te efekty kwantowe zaczynają być istotne i wtedy klasyczne podejście nie pracuje. No i teraz, proszę Państwa, niesamowite jest to, że ta probabilistyczna teoria kwantowa poprawnie opisuje wszystkie zjawiska i doświadczenia mikroświata. Co jeszcze nie znaczy, że to jest prawdziwa teoria wszystkiego, ale na razie wiele ludzi próbowało od bardzo dawna znaleźć jakieś ciekawe efekty, których nie będzie można, które dotyczą mikroświata, których nie będzie można opisać przy pomocy mechaniki kwantowej. No i okazuje się, że póki co wiele było takich przypadków i okazywało się, że ci fachowcy i doświadczalnicy się przeważnie mylili, czegoś nie uwzględnili. Jak się wszystko dobrze policzyło, zmierzyło, sprawdziło, to ciągle przy odpowiedniej mechaniki kwantowej pracują. Czyli można powiedzieć, że na razie uznajemy, że probabilistyczna teoria kwantowa jest poprawna, w tym sensie, że nie była sfalsyfikowana przez żadne poważne doświadczenie. I mamy nadzieję, że pewnie no, jest duża szansa, że powiedzmy sobie jasno, za mojego życia nie sądzę, aby szybko była sfalsyfikowana. To nie znaczy, że jest to idealna teoria. Może kiedyś ktoś wymyśli jakąś lepszą, ale na razie do opisu mikroświata świetnie się nadaje. Poza tym ma wspaniałe własności matematyczne. Matematycy mówią i lubią, że ma piękne własności, jest matematycznie spójna. Tam pewne były problemy matematyczne, ale większość z nich była jakby poprawiona czy naprawiona, ściśle matematycznie podana właśnie już w drugiej połowie zeszłego wieku. No i proszę Państwa, mnóstwo wynalazków z XX wieku nie byłoby możliwych, ja mówię teraz o diodzie, tranzystorze, układach scalonych i tak dalej, gdyby nie mechanika kwantowa. Jak weźmiemy nasz telefon komórkowy czy zegarek, o tu mam sobie zegarek, patrzymy, która godzina, no to też mam ciekłe kryształy, wyświetlacz, to wszystko jest oparte o mechanikę kwantową, czyli żadnych tych rzeczy, na przykład jak macie teraz latarki ze światłami LED, light emitting diode, czy właśnie zegarki, czy telefony komórkowe, nie działałyby te wszystkie urządzenia, gdybyśmy nie rozumieli mechaniki kwantowej. Oczywiście laser, oczywiście nasze pamięci, oczywiście chipy i tak dalej, i tak dalej. Czyli rzeczywiście mechanika kwantowa, tak się wydaje, no jest to tylko teoria ciekawa dla fizyków, ale nie. Technologie współczesne, wszystkie technologie, wszystkie to dobrze powiedziane, ale dużo z nich, czy nawet większość, bazuje na efektach kwantowych. I teraz tą literkę psi na początku pozwoliłem sobie narysować koło krakowskiego rynku i wprowadzę takie pojęcie stan kwantowy, ale bardzo ogólnie. Więc ja powiem, że stan to jest jakiś matematyczny obiekt, takie narzędzie, tak jak młotek, który co nam pozwala zrobić? A? Pozwala nam wyliczyć prawdopodobieństwo uzyskanych wyników pomiarów. Więc jeżeli mamy klasyczny obiekt, tak jak moneta, tu jest zwykła moneta polska, orzeł, reszka, rzucamy ją, no jest reszta, robię doświadczenie, rzucam, opatrzę, wyszedł orzeł i tak dalej, no to jak Państwo uwierzą, mogą sami takie doświadczenie zrobić, jak 100 razy rzucimy monetą, to pewnie 47 razy będzie orzeł, 51, matematyk jest w stanie oszacować prawdopodobieństwo, że odchyli się od 50, dokładnie pół na pół może się odchylić.
i że jak wyjdzie nam 7 orłów, a 93 razy reszka, to pewnie ta moneta nie będzie rzetelna, uczciwa. To jest zwykłe doświadczenie klasyczne, zwykłego rachunku prawdopodobieństwa, tak samo dotyczy kości, kart i wielu innych rzeczy. Więc tu mamy takie narzędzie, które podobnie pozwala liczyć prawdopodobieństwo, ale już nie chodzi mi teraz o rzuty kością, tylko właśnie o pomiary, czy na przykład do detektoru trafi jakiś foton, na fotopowielacz ja umiem jego pojedynczy foton zarejestrować, czy mówimy czasami, czy kliknie mi układ, czy nie, czy zostanie foton zarejestrowany, czy nie, albo dalej, z jakim prawdopodobieństwem, jak wykonujemy 100 doświadczeń, ten foton przyjdzie. No i teraz pamiętają Państwo na pewno, co to znaczy bit. Bit to jest angielski skrót, binary unit, czyli jednostka binarna, czyli po prostu 0 albo 1. Albo powiemy sobie, strzałka jest skierowana, tu mamy długopis, czy pisak do góry, albo w dół. Albo prąd płynie, albo nie płynie. To jest zwykły bit. I proszę Państwa, w każdym komputerze, ale właśnie na zegarku, w komórce, wszędzie używamy bitów. Wszystkie obliczenia klasyczne, komputery, o których mamy mówić, dotyczą właśnie przekształcania bitów. Wszystkie obliczenia wykonujemy przeważnie w układzie binarnym, bo to jest dla komputera wygodniejsze, czyli układ dziesiątkowy się przekształca na binarny, tam się liczby dodaje, mnoży, różne algorytmy wykonuje. Czyli wszystkie procesowanie informacji klasycznej, informacja klasyczna zawsze można przedstawić jako ciąg bitów. Nawet obraz można zdigitalizować, przedstawić jako ciąg bitów, czy muzykę, czy teraz, proszę Państwa, Państwo mnie widzą, dlatego, bo tutaj moja kamera zbiera i mój głos, i obrazek, i przekazuje go do Państwa, czyli z Krakowa do Szczecina, czy jeszcze gdzieś dalej, właśnie jako ciąg bit. A teraz wprowadzamy słowo qubit. Czasami piszemy po angielsku przez Q, po polsku chyba wiele osób już pisze przez K. No to jest znowu skrót od qubit, to jest quantum bit, czyli quantum binary unit. To jest skwantowany bit, który podobnie jak klasyczny bit był 0 albo 1, albo prąd płynął, albo nie płynął, a kwantowo to jest ogólniejsze pojęcie. I wyobrażamy sobie jako dowolne położenie takiego wektorka, później będziemy o jakimś spinie mówić, to jest dowolne położenie na powierzchni sfery. Więc klasycznie to jest w górę lub w dół, a kwantowo przyjmuje dowolne wielkości. No więc teraz w najprostszym przypadku taka wspomniana funkcja falowa, czy ten stan kwantowy, to w jakimś sensie uproszczonym można traktować jako taki wektorek, zwykły wektorek w trzech, o długości 1 na przykład, w trzech wymiarach. No i teraz, proszę Państwa, wygodniej jest i zręczniej używać liczb zespolonych. Nie wiem, czy Państwo je znają, ale to nie jest takie trudne. Ten wektor ma dwie składowe tylko. Dlaczego dwie? Bo jak było 0, 1, były tylko dwa stany rozróżnialne. Więc mówimy, że ten wektor ma długość 2, żyjemy w przestrzeni dwuwymiarowej, mamy dwie liczby, ale ponieważ długość tego wektora jest 1, no to mówimy, że suma kwadratów tych liczb, praktycznie to są moduły liczb zespolonych, to nie ma dużego znaczenia, się sumują do jedynki. Po co? Po to, żeby je interpretować jako prawdopodobieństwa. No bo prawdopodobieństwo, że wypadnie reszka i prawdopodobieństwo, że wypadnie orzeł, jak rzucamy zwykłą monetą, sumuje się do jedynki. Tak samo tutaj ten wektor jest jednostkowy, więc suma takich dwóch liczb jest jeden i wyobrażamy sobie, jeszcze raz mówiłem, taki qubit, jako, powiem krótko, fizyczny układ, nie precyzuję jaki. To mogą być bardzo różne układy. Fizyce atomowej, jądrowej, ciała stałego czy fotonice, ale taki układ, który da się opisać przy pomocy takiego zwykłego wektora, który żyje w dwuwymiarowej przestrzeni, znaczy mamy dwie liczby, a wizualizujemy go przy pomocy wektorka, zwykłego wektorka o długości 1, który się kręci, która tu trzymam w ręku, kręci się tylko czerwona końcówka na powierzchni sfery. I teraz o sferę, jak wygląda, każdy wie. Wszystkie z punkty na sferę są jakby takie same, ale tutaj moja sfera, ma takie oczka śmieszne, znaczy, widzą Państwo, no więc ta sfera już nie jest w pełni, jak my to mówimy, izotropowa, żeśmy wyróżnili jakieś dwa punkty. I tutaj tak samo, sfera jest na razie izotropowa, wszystkie punkty są takie same, ale my umownie ją ustalamy, na przykład tak, że oczka są do Państwa, czyli wybieramy sobie punkt na biegunie północnym, drugi na biegunie południowym i teraz te punkty dwa odpowiadają stanom klasycznym, czyli zero klasyczne, wektor do góry, albo jeden, czyli wektor w dół i takim wektorkom. Jeden jest 1, 0, drugi jest 0, 1. I teraz to są stany klasyczne, te dwa na biegunach, a wszystkie inne są stany kwantowe. Czyli mówimy, że stan qubitu możemy przedstawiać jako dowolny punkt na sferze.
No i teraz taki stan ciekawy jest, to jest tak zwana właśnie superpozycja kwantowa. Pierwiastek z dwóch, może nie taka ważna liczba, żeby ten wektor był znormalizowany, żeby jego długość była jeden, ale to właśnie jest tak zwana jakby superpozycja, trochę zera, trochę jedynki i to się kojarzy i słusznie z interferencją fal. To jest jakby składanie fal, albo jest składanie pozytywne, które fala się zwiększa, albo mamy jakby fale się wygaszają, jak mamy jeden, są nie w fazie. I wszystkie stany na tej sferze są jakby dozwolone, ale te dwa uznajemy, że są stany klasyczne, bo ustaliliśmy sobie bieguny, a te, które są na równiku, są jak najbardziej kwantowe, odpowiadają właśnie takiej superpozycji. Więc tu jeszcze raz jest zapisany taki już bardziej formalnie wzór. Mamy te stany klasyczne 0, 1, takie nazywamy, czy biegun północny i południowy. I dowolny stan opisywany przez psi, przez punkcik na sferze. To są te stany na równiku, które odpowiadają właśnie superpozycji. Dodam jeszcze, że U to jest taka macierz obrotu, która po prostu pozwoli w sposób ciągły przejść ze stanu, na przykład na biegunie północnym, dowolną stronę umiemy obracać. W zasadzie U może być, to technicznie jest macierz unitarny, ale można ją interpretować jako macierz ortogonalną o wymiarze 3, która pozwoli nam obrócić dowolną stronę ten wektor. Podsumowując, dla kubitu stan można opisać przez dowolny punkt na sferze, punkty na biegunach obu są stany klasyczne, wszystkie inne są nieklasyczne, najbardziej kwantowe są te na równiku, są najbardziej daleko od osi obrotu. I one odpowiadają właśnie takim zjawiskom interferencyjnym. I co jest ważne, że zbiór tych stanów jest ciągły. Z dowolnego punktu wyjściowego, na przykład bieguna północnego, można do dowolnego dojść przez zwykły obrót. Patrzcie Państwo, obracam sobie mój wektor przez tą macierz obrotu. Teraz, jak już tu kolega wspomniał o nartach, rzeczywiście lubię jeździć na nartach. Takiego efektu jakoś nie obserwowałem, mimo że dużo w życiu jeździłem. Zobaczcie Państwo, co tu jest. Ten pan bardzo się obraca i dziwi. No bo czy ktoś z Was widział tego typu zjawisko? To jest taki efekt, który bardzo mi się podoba, właśnie interferencji, powiedziałbym, kwantowej, którego nie obserwujemy. Ja wiele razy jeździłem na nartach i czegoś takiego nie widziałem do tej pory, aż chciałem kiedyś imitować takie ślady, żeby zrobić zdjęcie i Was zadziwić, ale nie do końca mi wyszło. Bo oczywiście, że nie widzimy takiego przypadku, żeby narciarz jakby częściowo, część narciarza jechała lewą stroną, część prawą. Tu bardzo miło mi, że kolega wspomniał o mojej pasji, to ja przy okazji też się pochwalę. To jest jeszcze książka, którą napisałem inna. To właśnie jest mój przewodnik po Tatrach, ale narciarski. Także tutaj właśnie opisywałem różne zjazdy narciarskie, ale takich efektów superpozycji jakoś na razie nie widziałem. O czym to świadczy? Ano, takie efekty są kwantowe i w życiu ich nie obserwujemy. Rzadko się zdarza, żeby pół narciarza objechało drzewo z lewej strony, pół z prawej i się połączyło, a już dla elektronów coś takiego jest możliwe. Także to jest oczywiście rysunek nie mój, tylko z jakiegoś amerykańskiego pisma, ale wydaje mi się, że ładnie opisuje właśnie taki stan nieklasyczny. Zobaczmy. To jest jakby zero, tu odpowiada, że narciarz jechał po lewej stronie, jeden, że po prawej, i to jest normalny stan klasyczny. Albo po lewej, albo zero, o tak pokażemy, albo jeden, to są stany klasyczne, a ten stan superpozycji odpowiada wektorowi, się nazywa wektor Blocha, na równiku, czyli superpozycja 0 plus 1 z takimi samymi amplitudami, który to jest stan właśnie kwantowy, bo takiego w życiu nie obserwuję. No i teraz, czym się zajmuje teoria informacji? Zwykła teoria informacji klasycznej zajmuje się przekształcaniem bitów. Mówiliśmy, informacja to jest ciąg bitów. Tak samo jak program to jest ciąg bitów. Rysunek, głos, muzyka. Można przekształcać, przetwarzać informacje, można wykonać obliczenia. A co to będzie teoria informacji kwantowej? A to będzie operowanie na kubitach. Czyli mamy już teraz nie jeden czy dwa bity, tylko kubity. To jest tak, jakby tutaj był jeden kubit, tu drugi, tu trzeci. No to by człowiek powiedziałby, no dobrze, to bardzo podobnie. Mamy tu trzy długopisy, trzy spiny, jeden się kręci tak, drugi tak, trzeci tak. No to w sumie jest dość podobne. Widzicie Państwo, no tu nazywają sobie takie trzy kubity. Bity to były tylko 0 lub 1, tu mamy 3 kubity. Dobrze, to jest prawda, ale to jeszcze nie wszystko. Są jeszcze inne stany, które się nie da w sposób taki prosty wyrazić, że mamy jeden kubit, drugi tu, drugi jeden tu, drugi tu. Bo tu mamy przypadki stanów nieskorelowanych, czyli tak zwanych separowalnych. A mechanika kwantowa dopuszcza jeszcze inne stany, o których za chwileczkę, tak zwane stany splątane.
Więc pierwsze pytanie, czym się różni teoria informacji kwantowej od klasycznej? Ano tym, że ma większą przestrzeń stanów. Mówiliśmy, te stany superpozycji są właśnie stany kwantowe, nieklasyczne, a to wrócę jeszcze, taki stan jest nieklasyczny i klasycznie go nie obserwujemy, a kwantowo jak najbardziej używamy go w mechanice kwantowej i w obliczeniach kwantowych bardzo często. Czyli mamy większą przestrzeń stanów, jakby o, jakby miał artysta czy reżyser większą scenę, na której może swoją sztukę pisać. Scena jest większa, większa przestrzeń możliwości, czyli dlatego algorytmy kwantowe mogą być bogatsze, mogą wykorzystywać lepiej większą przestrzeń. Co więcej, tenże reżyser, który pisze algorytm kwantowy, czy taką sztukę kwantową chce napisać, ma nie tylko większą przestrzeń stanów, ale jakby większą możliwość wybierania z większej liczby operacji. Mamy większą operację, większą liczbę operacji. Na przykład klasycznie, jak mamy bit, możemy tylko go zaprzeczyć. Jak to jest jedynka, to jest zero, istnieje tylko jedna bramka not przy jednym bicie, nic więcej. A kwantowo może być przejście pierwiastek z not. Co to będzie pierwiastek z not? Jeżeli not to jest taka operacja, spuszczenie wektora z góry na dół, to pierwiastek to będzie spuszczenie do połowy. Że jak wykonujemy drugi raz taką samą operację, to otrzymamy dokładnie. Więc to jest najprostszy przykład. Pierwiastek z not jest bramką, która nie istnieje klasycznie, a istnieje kwantowo, co pokazuje, że jest nie tylko większa przestrzeń stanów, ale większa przestrzeń, czy większy zbiór operacji do wykonania. I teraz już mówiłem o tym, że jak mamy zwykły stan, mówimy sobie taki klasyczny, czyli separowalny, opisujemy go, taka żaróweczka w matematyce oznacza, żartuję, to nie jest żarówka, tylko iloczyn tensorowy, to jest dość zaawansowane pojęcie, nie musimy się tym przejmować, ale to jest mniej więcej znaczy tyle, że jeden mamy spin w jedną stronę, drugi w drugą, one nigdy nie oddziaływały, są zupełnie, zachowują się niezależnie. I to jest stan produktowy, iloczynowy albo separowany. A teraz ciekawe są właśnie stany splątane, po angielsku entangled states, które są nieproduktowe, czyli nie można ich zapisać w ten sposób. I to jest po prostu nic innego jak superpozycja dwóch stanów dwucząstkowych. I najważniejszym, najciekawszym przykładem będzie właśnie taki stan Bella, Bell state. Ja tu sobie oznaczyłem go takim z plusikiem i teraz proszę Państwa 0, 0 to jest taki skrót myślowy, to znaczy, że mamy dwa kubity obie skierowane do góry, a 1, 1 to będą na przykład dwa w dół. I to jest superpozycja takiego stanu, że dwa kubity są w stanie 0, 0, a dwa w stanie 1, 1. Proszę Państwa, tu mam dwie monety na dwie złotówki polskie, tak wyglądają, bardzo uczciwe, rzetelne jest orzeł łyżeczka. Wyobraźcie sobie Państwo, że podrzucam jedną monetę o tak, o, spadła, przepraszam, podrzucam drugą i teraz one lecą jeszcze po powietrzu, się kręcą, 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 ja łapię obie o tu i patrzę na jedną, no i widzę łyżeczka. I wtedy mogę przewidzieć, że na drugiej też wypadła reszka. Tu akurat jest orzeł. Załóżmy, że się nie pomyliłem. Teraz robię tak drugi raz, trzeci, piąty, dziesiąty i za każdym razem patrzę, czy mierzę tylko jedną monetę. O, tu jest, opatrzę, co jest. No tu na przykład właśnie jest reszka. I jestem w stanie przewidzieć, co będzie w drugiej ręce. Czy Państwo się zgodzą, że w ogóle coś takiego jest możliwe? No każdy, kto załóżmy jest przy zdrowych zmysłach, mówi, że musi być jakieś oszustwo, albo jakieś w cudzysłowie czarna magia, że musiałyby te monety być albo fałszywe, że muszą na przykład mieć wszystkie orły, albo jakoś dziwnie powiązane. I słusznie, bo to nie jest stan klasyczny. Klasycznie sobie trudno to wyobrazić. Oczywiście, mówię bardzo prosto, to jest stan, że jak zmierzymy, że tu jest zero, czyli orzeł, na drugim też będzie orzeł. A jak tu zmierzymy reszkę, na drugim momencie też będzie reszka. To łatwo powiedzieć, ale trudno sobie wyobrazić, że mamy takie dwie monety, które mają taki ścisły związek ze sobą, że pomiar jednej monety determinuje wynik pomiaru drugiej. Czyli klasycznie nam się to wydaje niemożliwe, a mechanika kwantowa nie tylko, że dopuszcza takie stany, to można je skonstruować i wykorzystać. I teraz Państwo widzą, że to są stany, które klasycznie nie mają swoich odpowiedników. I na krótkie pytanie, co to są, co to jest splątanie kwantowe, odpowiedź jest krótka, to jest korelacja, bardzo silna, maksymalna korelacja między dwoma podukładami. Więc żeby w ogóle mówić o splątaniu kwantowym, ja muszę wyróżnić w układzie dwa podukłady i powiedzieć, że a, mamy fizyczny układ składający się z dwóch części, które są tak silnie skorelowane, że wynik pomiaru na pierwszym podukładzie determinuje wynik na drugim. Jeszcze jedno, to splątanie kwantowe, warto podkreślić,
To jest tylko splątanie względem pewnego rozbicia całego układu. Jak ja powiem, że mam dwa długopisy, to mówimy, a to jest specjalny stan splątania, tak jak stan Bella, ale względem tego rozbicia czerwony pisak i zielony. A jak ktoś powie, nie, bo ja wam inaczej podzielę układ. Tu mam osobno pisaki, a tu nakrętki, to już będzie splątanie względem innego rozbicia, innego podziału i stan tu jest splątany względem podziału czerwony-zielony. Nie musi być splątany względem rozbicia nakrętki pisaki. Czyli splątanie jest tylko korelacja między dwoma dobrze zdefiniowanymi podukładami. I teraz tylko króciutko wspomnę o takim słynnym pojęciu jak kot Schrödingera. Nie wchodząc w szczegóły, to bardzo ciekawa, jak się mówi, Gedankenexperiment, czyli eksperyment myślowy, że mamy tutaj jakieś źródło promieniowania jądrowego, które z pewną prawdopodobieństwem promieniuje. Jak fala tutaj dojdzie, to się rozbije, to wtedy ten licznik zaobserwuje, uruchomi taką dźwignię, młotek zbije fiolkę, w której jest trucizna. No i ten, jak trucizna się będzie tutaj dyfundować i biedny kot zdechnie, ponieważ nie wiemy, z jakim prawdopodobieństwem tutaj się ten, przepraszam, rozpad nastąpi, to można powiedzieć, że w danej chwili, jakbyśmy mieli superpozycję, że kot jest w stanie żywym i martwym, czyli albo nie nastąpił rozpad i kot jest żywy, albo nastąpił i kot jest martwy. No oczywiście takich przypadków nie obserwujemy w życiu ani w doświadczeniu, natomiast w doświadczeniu nie tak dawno tak zwane cat states zrealizowano. Co tu widzimy, to jest jakby przestrzeń fazowa, czyli położenie i pęd, to jest pewna gęstość, czyli maksimum odpowiada prawdopodobieństwu. I widzimy, że mamy dwa wyraźnie rozdzielone piki, co tam się mówi cat state, czyli prawdopodobieństwo jest duże, że zlokalizujemy układ kwantowy w tym części przestrzeni albo w tej i mamy taki stan, który jest stanem właśnie czystym i ma duże jest prawdopodobieństwo detekcji układu w jednym stanie albo w drugim. No i teraz okazuje się, że tego typu stany, nie tylko wymyślił Bell, czy wcześniej właśnie jeszcze, sam się nazywa o tej pracy Einsteina EPR po polsku, EPR od Einstein-Podolski-Rosen, jeszcze wcześniej, to rok 35, że te stany, które kiedyś były tylko dla Schrödingera i Einsteina taką ciekawostką do właśnie Gedankenexperiment, eksperymentów myślowych od ostatnich tam 15, może źle powiedziałem, 30 już lat, okazuje się, że można je wytworzyć w doświadczeniu. Tutaj jest taki najprostszy schemat dotyczący polaryzacji światła. Właśnie mamy fotony, czyli kwanty światła, które opisuje się, one mogą być spolaryzowane w danej płaszczyźnie, czyli fala tylko w jednej płaszczyźnie biegnie, może być jakby polaryzacja pionowa albo pozioma. I teraz cała przestrzeń możliwych stanów takiego fotonu się zapisuje przy pomocy sfery Poincarego. To jest taka sama sfera jak sfera Blocha. Tu na górze jest polaryzacja kołowa, lewoskrętna lub right, prawoskrętna. I można stosunkowo łatwo wytworzyć taki specjalny stan. Jak się świeci światłem niebieskim, ważne niebieskim ma wysoką energię, na taki kryształ, który się nazywa nieliniowy, i wychodzą z tego dwa fotony czerwone, dlaczego czerwone? Bo mają mniejszą energię, energia jest zachowana, ale one jak się tutaj tworzą z tego jednego wysokoenergetycznego niebieskiego, są skorelowane. I właśnie polaryzacje tych fotonów mogą być skorelowane w tym sensie, że taki stan istnieje, że jak jeden jest spolaryzowany pionowo, to drugi jest poziomo i not. I takie stany już były skonstruowane i rejestrowane i teraz dowód istnienia, że one są splątane, właśnie tu jest mniej więcej tak naszkicowane. Te kolory to oczywiście tu już nie odpowiadają kolorom, to jest tylko prawdopodobieństwo rejestracji światła. Kolory tak są tutaj dorysowane, żeby było ładniej i w każdym razie tego typu takie wzory były rejestrowane pierwszy raz mniej więcej jakieś 20 lat temu. Więc podsumując, splątanie kwantowe są pewne korelacje między wynikami obserwowanymi na dwóch detektorach. So, mamy tą analogię do kota Schrödingera w tym uproszczonym eksperymencie. Wpada foton niebieski, wysokoenergetyczny, pojawiają się dwa czerwone, jeden leci w lewo, drugi w prawo. Mamy tutaj polaryzator, który mierzy płaszczyznę polaryzacji, detektor, mamy silne korelacje nieklasyczne między wynikami obu pomiarów. To jest ta analogia do kota Schrödingera, o którym mówiłem. I co ważne, istnienie tych stanów nie narusza zasady relatywistycznej. Pamiętamy Państwo, że nie można, tak wierzymy, przekazywać informacji z prędkością szybszą niż światło. To jest ważne. I na szczęście istnienie tych stanów nie jest sprzeczne z zasadą względności. My możemy tylko przewidzieć wynik pomiaru
ponieważ była korelacja kwantowa, ale nie możemy przekazać żadnej informacji prędkością nadświetlnej. Niestety, no tak to w życiu jest, że ciekawe rzeczy no, jakoś są nietrwałe. Mówiliśmy na początku, że lody nam topnieją. Dlaczego? No bo temperatura jest niezerowa. Gdybyśmy mieli temperaturę zero absolutnego, to lody, nic by się im nie działo. I podobnie jest ze stanami splątanymi, tylko jeszcze szybciej to wszystko zachodzi. One w tym sensie, jak lody są nietrwałe, niższa temperatura. Oddziaływanie z otoczeniem, czyli dowolne promieniowanie termiczne, i to dużo szybciej niż lodami się dzieje, one tracą niestety swoje własności kwantowe. I teraz rzeczywiście różne doświadczenia się wykonuje w niskich temperaturach, żeby ten proces niszczenia efektów kwantowych jakby zniwelować, zmniejszyć i tą informację kwantową wprowadzić. Mówiliśmy w ogóle o stanach, o superpozycji. To jest jeszcze raz stan superpozycji, czyli trochę narciarza i część jedzie w lewo od drzewa, część w prawo. Co, jak mówiliśmy, się nie obserwuje na nartach i w przyrodzie w skali makro, ale się obserwuje w skali mikro. I podobny stan już dla układów dwucząstkowych, czyli orzeł, orzeł i superpozycja z reszka, reszka, to właśnie jest ten stan Bella, najbardziej splątany. I w różnych dziedzinach fizyki te stany mają wielkie zastosowanie. I te stany Bella są używane i właśnie w kwantowych obliczeniach, kwantowej kryptografii, teleportacji i w grach kwantowych. I za szybciuteńko jeszcze powiem, bo to jest ciekawe, o kwantowej teleportacji. Co jest klasyczna teleportacja? Mam tu piłeczkę i chciałbym, żeby ona tu mi zniknęła, a pojawiła się w Szczecinie u pana profesora Dąbrowskiego. No jak się domyślacie, nie jest to możliwe, nie umiem tak zrobić, chyba że troszkę oszukujemy, ja tutaj udaję, że ją chowam, a on tam pokaże swoją piłeczkę. Takiej klasycznej teleportacji nie. Natomiast kwantowo, bardzo ważna praca się pojawiła, a tu może pokażę sześciu autorów, pan Bennett, było sześciu autorów. W roku, nie tak dawno, zobaczcie, w każdym razie za mojego życia, 995, wymyślili niesamowitą rzecz. Wymyślili schemat kwantowej teleportacji, który polega na tym, że Alicja, tak się umownie nazywało, mamy dwóch użytkowników, panna Alicja i pan Robert, czyli Bob, i Alicja ma jakiś stan, który chce przepykać. Tak jak ja tą piłkę chciałbym przeteleportować z Krakowa do Szczecina, ale nie potrafi. Więc Alicja ma ten swój stan kwantowy, qubit, i chce go przekazać do Boba. Czy to się da zrobić? Nie da się. Nie da się, chyba że zmienimy założenia, chyba że mają do dyspozycji, i to jest właśnie roboczy, taki dodatkowy stan, właśnie dwucząstkowy stan Bella, maksymalnie splątany. I teraz, wykorzystując to splątanie, czyli korelację między cząstkami, wynikami pomiaru, między lewą i prawą częścią, czyli na przykład mamy te dwa fotony, który jeden podział w lewo i drugi w prawo, Alicja może na końcu tak zrobić, że wykona pomiar, przekaże klasyczną informację, na przykład dwa bity, czy byśmy 0 lub 1, czy prześle przez telefon, czy mailem, i Bob odzyska dokładnie ten sam stan. Zobaczcie Państwo, tak to jest ułożone. Ten sam stan, który wyjściowo miała Alicja. Alicja w ogóle nie zna, to jest dowolny stan nieznany Alicji. Czyli teleportacja kwantowa polega na tym, że możemy przetransportować niejako nieznany stan kwantowy od Alicji do Boba na dużą, dowolnie dużą odległość, przy założeniu, że oboje użytkownicy mieli taki stan splątany, stan Bella, i co ważne, on był naprawdę stan Bella, jeszcze się nie rozpadł. No tak, ktoś się kiedyś spytał, najstarszy, jaki słynny pan, to jest profesor Asher Peres, niestety nie żyje, jak była konferencja prasowa, jeśli go pytano, co tak naprawdę jest teleportowane, to on odpowiedział krótko w jednym słowie, czy dwóch, informacja, a właściwie informacja kwantowa. Bo zobaczcie Państwo, ta cząstka już tu była u Boba, Bob miał tą cząstkę, ona była w stanie spontanym, a po tej całym protokole to ta cząstka, która była splątana, ona przejęła własności tej początkowej cząstki, która Alicja miała, która została tutaj zniszczona. Czyli informację Alicja w wyniku pomiaru jakby zniszczyła, przekazała informację klasyczną do Boba, który odzyskał ten stan wyjściowy Alicji. No i teraz najciekawsze jest to, że to się działo dosłownie, patrzmy jeszcze raz, 95, a już, przepraszam, 93, już później Bennett, ten sam Bennett, to był Amerykanin, właśnie teoria była 93, a w Wiedniu był eksperyment, pierwszy jeszcze w laboratorium we Wiedniu Zeilingera, który właśnie dokładnie coś takiego zrobił, miał tutaj laser, to była fotonika, i wytworzył taki stan splątany. Później Alicja wykonała pomiar, przekazała go do Boba, i tutaj Bob na końcu mógł sprawdzić, że otrzymał dokładnie ten stan, teleportowany stan Alicji. Później to było w roku 2012 zrobione na większą odległość w Hiszpanii, na Wyspach Hiszpańskich z La Palmy,
do Teneryfy na 143 km przekazano informację kwantową właśnie na skutek lasera, który świecił, czyli fotony były przekazywane przez powietrze z jednej wyspy na drugą, a później Chińczycy to zrobili na odległość 1400 km już z Ziemi do satelity i z powrotem. I takie doświadczenia się wykonuje. Chińczycy teraz rzeczywiście pod tym względem, w tej dziedzinie łączności takiej satelitarnej, są jakby na prowadzeniu. Teraz wracając do obliczeń. Ja mówiłem już, że dowolny stan kwantowy opisany przez taką funkcję psi można przekształcić na inny, na przykład psi prim, przez taki obrót. No i mówiliśmy o tym, że są pewne bramki, które nazywamy nieklasyczne. W ogóle to są bramki, są takie w standardowej informatyce. Podstawowe operacje na bitach. Pamiętamy, że jest bramka AND, czy NAND, czy OR, czy XOR i tak dalej. Tutaj najprostsza to były bramki dwukubitowe. Jest jednokubitowa, jest tylko nic nie robi, czyli po prostu jedynka albo NOT. A kwantowo tu właśnie jeszcze raz zastosowana jest ta słynna bramka square root of NOT, czyli pierwiastek z NOT, która bierze ten stan skierowany na północ, pierwszego układa załóżmy na zachód i ten stan klasyczny przekształca nas w ten stan superpozycji. Jak wykonujemy drugi raz taką samą operację, ona przekształci go dopiero na stan NOT, dlatego pierwiastek. I to jest ten przykład operacji, która klasycznie jest niemożliwa, a kwantowo jest taka operacja, jak wykonamy dwa razy, to będzie operacja nie, dlatego nazywamy to pierwiastek z NOT. I teraz, no dobrze, w matematyce to się to zapisuje przy tak zwanych macierzy. Mamy ten stan, mamy taką macierz, to jest taka macierz Hadamarda, która tworzy superpozycję, działając na zero, tworzy właśnie taki stan superpozycji. To jest już bramka dwukubitowa. Mamy macierz 4 na 4, taka prosta macierz, mamy tylko 0 i 1, która działając na stan takiej superpozycji może wytworzyć stan splątany. I to stosunkowo wszystko łatwo zrozumieć i zapisać, ale teraz co jest najciekawsze, że dowolną macierz można rozłożyć na ciąg takich prostych bram. I teraz mamy mówić o obliczeniach kwantowych. To klasycznie na czym polegają obliczenia? A mamy bity, wykonujemy jakieś bramki, jak mądrze te bramki zrobimy, to będą nam dodawać bity. Będzie bramki, dodawanie możemy rozłożyć na pewne, na każdych dwóch bitach wykonujemy bramki typu AND. Coś tam później mamy z bitem przeniesienia i możemy zrobić prosty algorytm dodawania. Jak umiemy dodawać, później będziemy umieć mnożyć, później umiemy dzielić, później możemy robić bardziej skomplikowane rzeczy na bitach. Tak było klasycznie. Kwantowo operujemy nie na bitach, tylko na qubitach i mówimy, że uniwersalny schemat obliczeń kwantowych polega na tym, że startujemy z pewną liczbą qubitów, na przykład n, n może być duże, czyli tu mamy jeden qubit, jakby na razie jeden spin, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej. I wykonujemy jakąś wielką operację, mówię wielką macierz, to za macierz U, macierz unitarna, tylko już nie działa na jednym qubicie, tylko na wielu. Może być bardzo skomplikowana wielka macierz, taka skomplikowana, jak tylko chcemy, ale najważniejsze. Słynne takie ważne twierdzenie mówi, że możemy ją rozłożyć na podstawowe, elementarne transformacje, to są tylko dwukubitowe. Na przykład te bramki CNOT, a to jeszcze raz pokażę, opisywane przez takie proste macierze, to jest po angielsku control NOT, czyli kontrolowana bramka nie, która jak bit kontrolny jest na 0, to nic nie robi, a jak bit kontrolny jest na jedynce, to po prostu bit roboczy zmienia 0 na 1, 1 na 0. Taka prosta bramka opisana tutaj przez tą macierz. To jest macierz jednostkowa, a tu jest macierz właśnie NOT, czyli czasami się nazywa też sigma x. To teraz skomplikowaną bardzo, dowolną właściwie macierz, tutaj ukryty jest taki algorytm przekształceń stanu, rozpisujemy na takie bramki elementarne. Można je tam różnie łączyć, ale mniej więcej te bramki elementarne działają na co najwyżej dwóch qubitach, może być na jednym. I wykonujemy teraz odpowiednią ilość m operacji. To to m zależy od tego, jaka jest skomplikowana macierz U, którą mamy rozłożyć, ale się zawsze da zrobić. To jest porządne matematyczne twierdzenie. To twierdzenie nie mówi, ile tego m wynosi, ale że to jest skończona liczba, więc wykonujemy tyle, to się nazywa głębokość takiego depth schematu. Tyle tych kroków M, ile potrzeba, żeby całą macierz U zrealizować, i na końcu wykonujemy pomiar. Co to jest pomiar? A na pomiar to jest tak, mamy ten spin, czyli stan jednego qubitu, i wykonujemy jakby projekcję na oś Z, czyli innymi słowy, odpowiadamy na pytanie, czy mamy detekcję, czy lampka nam świeci, czy nie. To jest klasyczny efekt. Albo świeci, albo nie świeci, albo foton wpadł, albo nie wpadł, albo został zaabsorbowany gdzieś, czy zginął, albo został zarejestrowany. Pomiar klasyczny nam daje bity klasyczne. Świeci, nie świeci, świeci, nie świeci. No i czasami taki jeden wynik jest ważny i już daje informację. Czasami, ponieważ mechanika kwantowa jest tylko probabilistyczna,
Czasami trzeba wiele takich pomiarów wykonać. W każdym razie na końcu takiego schematu obliczeń kwantowych otrzymujemy ciąg bitów, w którym może być ukryta informacja czy ukryty wynik obliczeń. No i tu tylko dam przykład takiego słynnego algorytmu Shora z roku 1994, który był istotnym historycznie algorytmem, gdyż zainteresował wszystkich. Dlaczego? Wydawałoby się, że faktoryzacja liczby jest nie takim ważnym problemem. Co jest faktoryzacja? A pytamy się na dowolnej liczbie, na przykład 12 to jest ile? To jest 6 razy 2 albo 3 razy 4. Można na różny sposób sfaktoryzować. Ale już 15 można tylko sfaktoryzować jako 3 razy 5 albo 5 razy 3, to na to samo wychodzi. No to pytanie jest, jak mamy taką liczbę, nawet jak 21, każdy widzi, a to jest 3 razy 7, ale jak jest liczba, która ma 100 cyfr, albo jeszcze lepiej 200 cyfr, to patrząc na nią, trudno wiedzieć, czy liczba pierwsza, która się nie da sfaktoryzować, a jak nawet wiemy, że nie jest pierwsza, trudno znaleźć jest te czynniki rozkładu. Co ciekawsze, jak mamy dwie liczby, łatwo je komputer nam wymnoży i mamy dużą liczbę, ale z tej dużej liczby trudno odzyskać czynniki, bo trzeba by sprawdzić przez wszystkie liczby od 1 aż do pierwiastka z tej liczby, czy się dzieli, czy się nie dzieli. No ale czemu ten problem jest taki ciekawy? A jest ciekawy, ponieważ zagadnienie faktoryzacji liczb jest ważne dla procesu szyfrowania. I teraz jak mamy karty kredytowe, czy różne inne hasła, które wymieniamy, taki protokół SSH, Secure Shell, właśnie opiera się na takim algorytmie, który się łączy z problemem faktoryzacji. Dlatego jak Shor znalazł algorytm, który sprowadził problem faktoryzacji liczby naturalnej do badania okresowości pewnej funkcji okresowej. Okresowa jest taka funkcja, że f od x to jest f od x plus t. I teraz to też się wydaje proste, ale ten problem jest też trudny, jak jest argumenty są liczbami właśnie rzędu 100 cyfr. I teraz Shor pokazał, że używając takiej kwantowej transformacji Fourier, ale mniej więcej, to jest też taka wielka macierz unitarna, którą odpowiednio pokazał QFT, to jest Quantum Fourier Transform, to mniej więcej da się rozłożyć na skończoną liczbę takich prostych stosunkowo bramek, są to bramki Hadamarda, nie są bramki właśnie dwukubitowe, są jakieś kontrolowane bramki stosunkowo proste. I teraz na wejściu wkłada się jakieś liczby, na przykład liczby związane, mamy w końcu zakod, ta liczba M, którą będziemy dekodować, ona w tej funkcji siedzi. Tą funkcję, tą liczbę m, którą będziemy rozkładać, ona determinuje funkcję. I teraz przy mocy kwantowej transformacji Fouriera możemy na wyjściu uzyskać po pomiarze kwantowym pewną liczbę, która pozwala nam z dość dobrym, wysokim prawdopodobieństwem zgadnąć dzielnik, jeden z dwóch dzielników liczby m. No i teraz co ciekawe, że klasycznie ta złożoność obliczeniowa jest bardzo duża, złożoność obliczeniowa to jest liczba, minimalna liczba operacji. Klasycznie to się zachowuje się jak n do jednej, wykładniczo zachowuje się z n, gdzie n to jest liczba kubitów, więc m jest mniejsze od 2 do potęgi n tej, a kwantowo to się skaluje wielomianowo jak n do trzeciej, czy n do trzeciej log n. Czy to jest istotna różnica? I teraz ciekawe, gdyby taki komputer działał i dałoby się takie wielkie liczby, na przykład 200-cyfrowe, faktoryzować, czyli przedstawić jako ilość dwóch liczb 100-cyfrowych, to proszę Państwa, no, moglibyśmy to chwycić niepewnie za portfel czy nasze karty kredytowe, bo nie mielibyśmy zaufania i przekonania, że te kody do szyfrowania informacji, które się używa, a używa się je ciągle, są dalej bezpieczne. No i teraz jeszcze wspomniałem już, jakie są wybrane własności czy cechy mechaniki kwantowej. Ano takie, że rezultaty są probabilistyczne i czasami jest konieczność powtarzania obliczeń. W tym algorytmie Shora rzeczywiście też trzeba taki algorytm wykonywać wiele razy, ale i tak to jest, można powiedzieć, taniej. Mniej tych operacji jest potrzebnych niż w przypadku obliczeń klasycznych. A drugi efekt, tak jak nazwałem go roboczo, lodów w lecie, no jest takie, lody się topią, a te stany kwantowej superpozycji, na przykład te stany Bella, stany splątane są bardzo wrażliwe na oddziaływanie z otoczeniem i coś, co nazywamy dekoherencją. Koherencja to jest spójność, takie efekty kwantowe, które lubimy, które cenimy, a dekoherencja to właśnie jest strata tych własności. I na przykładzie tej sfery Blocha, taki stan superpozycji, ten na równiku, on przechodzi w stan w samym środku kuli Blocha. To jest taki klasyczny stan, po prostu zwykła moneta. O, jeszcze raz zobaczę monetę. Się opisuje, jak ona leci w powietrzu. To jest mieszanina. To nie jest koherentna superpozycja, jest to mieszanina. Z prawdopodobieństwem jedna, druga wyjdzie orzeł, jedna, druga reszka. To właśnie jest ten stan w środku kuli.
Czyli na skutek oddziaływania z otoczeniem informacja kwantowa jest tracona, układ kwantowy przechodzi do układu klasycznego. No i teraz, jak jest aktualna sytuacja w dziedzinie informacji kwantowej? No i cały czas poszukujemy nowych algorytmów do obliczeń kwantowych, idei do wykazania tak zwanej obliczeniowej supremacji kwantowej. Co to chodzi? Supremacja to wiadomo przewaga kwantowa. Chcemy, żeby była przewaga algorytmu kwantowego nad klasycznym. Co to znaczy? Mówiąc krótko, chcielibyśmy, żeby był taki problem, którego nikt nie umie przy najlepszych komputerach, jakie są na Ziemi, znaleźć na niego odpowiedź klasycznie, ale żebyśmy mogli aż raz taki jeden problem rozwiązać przy pomocy komputera kwantowego. I mówiąc szczerze, niektórzy ludzie już tam kilka lat temu twierdzili, że to quantum supremacy czy quantum advantage istnieje, ale to nie istnieje w sensie jeszcze w sensie obliczeniowej supremacji, czy na razie nie udało się nic konkretnego, ważnego, rozsądnego policzyć, czego byśmy nie umieli policzyć klasycznie. Bo na razie, zaraz jeszcze będę o tym mówił, to sytuacja jest taka, że kwantowo operujemy na kilku qubitach, 5, 8, 10, ale problem jest taki, że jak mamy na przykład procesor z 10 qubitami, to wyobrażamy sobie na przykład, mamy 10 atomów w łapce, które oddziałują między sobą, możemy wykonać pewne operacje, mamy albo atom wzbudzony, czyli na wyższej energii to jest 1, w stanie podstawowym jest 0, mamy takich 10 procesorów. Czyli no 10 to bardzo dużo, żeby je kontrolować, ale 2 do 10 to nie jest taka duża liczba, to jest tylko 1000, niewiele możemy z tym zrobić. I główny problem, czasami się nazywa to problem skalowalności, polega na tym, że jak weźmiemy, nawet kupimy takich 10 procesorów, położymy koło siebie, jeden, drugi, trzeci, czwarty, to wcale się one nie zachowują tak jak jeden procesor ze 100 kubitami. Dlaczego? No bo mamy 100 kubitów, ale tylko 10 działa między sobą, oddziaływuje, tutaj drugie zielone oddziaływuje 10 między sobą, ale nie oddziaływują wszystkie razem. Czyli proszę Państwa, 10 kwantowych procesorów po 10 kubitów to niestety nie jest to samo, co jeden procesor ze 100 kubitami, jakbyśmy chcieli. A żeby takie poważne problemy, które interesowały Shora, móc rozwiązywać i takie duże liczby faktoryzować, trzeba by mieć nawet nie 100, ale 300, najlepiej 1000 kubitów. I to takich, które umiemy selektywnie, to jest ważne, wzbudzać oddziaływanie między na przykład 17 a 179 kubitem, nie ruszając wszystkich innych. I tego na razie niestety nie potrafimy. Patrzę na zegarek, jest 18, powoli będziemy kończyć. Teraz przypomnijmy taki wstęp historyczny o skali czasowej w ogóle rozwoju mechaniki kwantowej. Ja jeszcze pamiętam, nie tak dawno, w roku 2000 obchodzili stulecie mechaniki kwantowej. Nazywa się przeważnie, że ona powstała w roku 1900, gdzie był słynny wykład Plancka, właśnie tego odstałej Plancka. Wykład był w Berlinie właśnie w roku 1900. Mniej więcej postulaty mechaniki kwantowej, teoria Schrödingera, równanie były właśnie w latach 20. Ten praca EPR, o której wspominałem, Einsteina była 935. Po II wojnie światowej zaczęła się naprawdę pierwsza rewolucja kwantowa. Otóż tranzystor, dioda, te wszystkie urządzenia, one bazują na mechanice kwantowej. One wszystkie były i dalej są wykorzystywane. Cały rozwój elektroniki się opiera o mechanikę kwantową. Później, może zwróćmy uwagę, jeszcze jest laser 960, twierdzenie Bella i stany Bella, jakby powrót do stanu Schrödingera, bo Schrödinger wymyślił stany spontane, to jest rok 964, później ten algorytm Shora, o którym mówiłem, 994, w ogóle twierdzenie o uniwersalnych bramkach kwantowych, to jest rok mniej więcej 2000 i kubity, których teraz już się właśnie operuje się na wielu kubitach, są komputery, które operują, kiedyś były 5, później 12, później 15, teraz już mówi się o 50, ale też nie jest tak, żeby każdy z każdym kubit mógł oddziaływać. W każdym razie raczej mu myślimy, że jesteśmy świadkami drugiej rewolucji kwantowej, kiedy mechanika kwantowa pozwala na tworzenie i protokołów, i algorytmów, które są wyraźnie lepsze od klasycznych. Natomiast żeby te obliczenia były użyteczne, to znaczy, żeby się dało policzyć coś, czego nie umiemy policzyć klasycznie, żeby dojść do tego etapu kwantowej supremacji obliczeniowej, tak daleko jeszcze nie jesteśmy i też do końca nie wiadomo, kiedy do tego etapu dojdziemy, a nawet można postawić pytanie, nie wiadomo, czy dojdziemy. Natomiast w ciągu ostatnich 10 lat obserwuje się olbrzymie zainteresowanie na całym świecie i rzeczywiście ten postęp w ciągu ostatnich 10 lat jest olbrzymi. Wiele różnych znanych firm, tak jak właśnie tu napisałem, Google, IBM czy D-Wave, Rigetti, o co pół roku ogłaszają, że mają nowe technologie, zamiast 15 mieli później 48, 52, niektórzy nawet 150 kubitów. Ciągle jeszcze nie jest taki komputer kwantowy, jakiego byśmy chcieli, oczekiwali, ale postęp za naszego życia, nawet do ostatniej dekady, jest, proszę Państwa, olbrzymi.
Więc tutaj znowu posługuje się rysunkiem znanego rysownika Dilberta, to jest proste tłumaczenie z angielskiego. No tu pyta właśnie jakiś menedżer bogaty, naukowca, jak wygląda twój prototyp kwantowego komputera. Odpowiedź jest oczywiście wspaniale. Jest on w stanie, pamiętamy Państwo, co to jest ta superpozycja kwantowa, jak narciarz jechał część jego w lewo, część w prawo. Więc on odpowiada mądrze, jest w stanie całkowitej superpozycji, całkowitego sukcesu oraz nawet jeszcze nierozpoczętego projektu. Co dokładnie odpowiada aktualnej sytuacji, bo z jednej strony mamy już olbrzymi postęp, ale z drugiej strony wcale nie wiemy, czy będzie się dało coś na nim policzyć. I ostatnie pytanie jest tu kluczowe, a i czy mógłbym go oglądnąć? To bardzo podchwytliwe pytanie, tricky question, bo słowo observe, obserwacja dotyczy także obserwacji kwantowej, a wiemy oczywiście, że w mechanice kwantowej każda obserwacja zaburza układ, więc to jest taka fajna gra słów, no bo ten, który menedżer chciałby zaobserwować, czyli oglądnąć tenżeż komputer kwantowy, być może także wpłynąłby na niego, czyli zaburzyłby ten układ. W każdym razie to jest sytuacja taka dzisiejsza, a tu jeszcze jest taki ciekawy rysunek z referatu, taki jest w Izraelu, dość znany matematyk, właściwie bardziej nawet niż fizyk, który bada teorię czy złożoność obliczeniową i to chyba jego córka, tak myślę, narysowała taki fajny rysunek. Otóż on postawił takie dwie hipotezy, albo można powiedzieć, perspektywy są albo optymistyczne, jak to w życiu bywa, albo pesymistyczne. Otóż to jest to, co wiemy, taka góra ładna właśnie, klasyczne obliczenia. Teraz tu mamy takie morze właśnie związane z szumem, z niepewnością pomiarową i tak dalej. I tu mówimy sobie, a no dobrze, ale tu jest taki mostek, który pozwoli nam przejść z jednej góry na drugą. Te mostki to właśnie na przykład kwantowa korekcja błędu i różne nowe technologie pozwolą nam przejść przez to morze do innej góry, wyższej, wspanialszej, Universal Quantum Computing. I to jest może taki wyimaginowany troszkę szczyt, ale może osiągalny kwantowych obliczeń. I wtedy to będzie działać, kiedy uda nam się przejść przez morze szumu, czyli znaleźć sposób na rozsądne traktowanie szumów kwantowych i znaleźć schematy korekcji błędu, czy uodpornić się na szum. Ale drugie podejście, ładny rysunek jest dość pesymistyczny. Rysunek zwrócił Państwu uwagę taki sam, ale tylko jeden mostek istnieje, drugiego w ogóle nie ma. I teraz ta druga góra jest tylko takim złudzeniem, czy tam się mówi fatamorganą, i to nam się tylko wydaje, że ona istnieje, ale nigdy na nią nie dojdziemy. Więc on twierdzi, że wcale nie wiadomo, że aktualny rozwój fizyki czy nauki nie pozwala jeszcze absolutnie powiedzieć, że te mostki da się zbudować i tam przejść, i ta góra naprawdę istnieje, że do tych kwantowych obliczeń dojdziemy. Może tej supremacji kwantowej, obliczeniowej nikt z nas nie dożyje. Zobaczymy. Ja jestem umiarkowanym optymistą. Patrząc, co się zmieniło w ciągu ostatnich 20 lat, wydaje się, że jest szansa, że przynajmniej młodsi z Państwa będą mieli w życiu jeszcze szansę jakieś pociechy z kwantowych obliczeń mieć. I teraz, kończąc już, bo czas dobiega końca, dodam może tak, że z jednej strony kwantowe stany splątane są dawno konstruowane, doświadczalne i to w różnej dziedzinie fizyki. I fotonice, i fizyce atomowej, i fizyce jądrowej, ciała stałego, i są zasobem wykorzystanym w teorii informacji kwantowej, ale także w praktyce. Do różnych algorytmów, typu właśnie teleportacja, o której mówiliśmy, obliczeń kwantowych, także kryptografii, która już działa. Mimo, że te stany kwantowe są, stany splątane są nietrwałe, ulegają destrukcji w wyniku oddziaływania z otoczeniem, tak jak te lody, które się topią. I dlatego trzeba, można powiedzieć, dość szybko prowadzić obliczenia, żeby cała ta informacja kwantowa się jeszcze nie rozpadła. Więc do budowy prawdziwego komputera kwantowego, który mógłby nawet myśleć o zastąpieniu tego komputera, który mam tu przed oczyma, jeszcze droga daleka. Natomiast na razie jest to na etapie takim wstępnym, prototypowym. Mamy kilka kubitów i możemy proste bramki rzeczywiście realizować. I możemy wykonać na przykład 5, 7 różnych operacji. Ale żeby porządny algorytm zrealizować, potrzebujemy co najmniej 100, a lepiej 1000 kubitów i móc na przykład wykonać 1000 operacji, ale do tego droga jeszcze bardzo daleko. I na zakończenie dodam, że w Polsce ta nauka się dość ładnie rozwija. Rzeczywiście działałem od dawna w tym Krajowym Centrum Informatyki Kwantowej, KCIK, przy Uniwersytecie Gdańskim, ale są też silne grupy badawcze w całej Polsce. To było takie zdjęcie z tego sympozjum, które co roku się odbywa w Sopocie. Warto dodać, że w Toruniu jest takie krajowe laboratorium fizyki atomowej i molekularnej, gdzie też właśnie
tworzy się, czy próbuje się informację kwantową badać i jest co badać. A na zakończenie jeszcze już zupełnie koniec pozdrowienia z Krakowa. Tu widzą Państwo, no pewnie poznają Wawel, o którego już chyba nawet mówiłem, coś wspominałem, planty. I teraz niedawno, w roku 2016, na plantach w Krakowie stoi ławeczka matematyków na pamiątkę słynnej rozmowy Stefana Banacha i Otona Nikodyma. To byli tacy krakowscy matematycy. Później Banach żył całe życie we Lwowie i właściwie główna szkoła matematyczna, teoria analizy funkcjonalnej się rozwijała we Lwowie. Niestety już później po wojnie on zmarł szybko, nie zdążył wrócić do Polski, ale dokładnie w stulecie tej rozmowy, a rozmowa była ważna, bo słuchał ją Steinhaus i później uważał całe życie, że największym jego osiągnięciem matematycznym był Banach, którego we Lwowie promował i rozwijał. Więc w stulecie tej rozmowy odsłonięto na plantach w Krakowie taką ławeczkę. Jak ktoś z Was będzie w Krakowie, zachęcam, żeby idąc na Wawel tam wstąpić, zrobić zdjęcie i posłuchać, co ci panowie mają do powiedzenia. A teraz jak się to łączy z fizyką, tu jest jeszcze raz, zobaczcie Państwo, można przeczytać tabliczka, gdzie napisane jest i po angielsku, i po polsku o właśnie rozmowie Stefana Banacha i Otona Nikodyma w roku 1916 i o tym, że przechodząc słuchał rozmowy o całce Lebeka Hugo Steinhaus i bardzo się zdziwił, że patrzcie Państwo, podczas I wojny światowej młodzi ludzie o takich wtedy nowoczesnych problemach matematycznych rozmawiają. A pytanie, jak to się łączy z fizyką? Otóż właśnie ten rzecz Otto Nikodym, znany matematykom z pochodnej Otona Nikodyma, innych ważnych odkryć, bo o Banachu każdy słyszał, bo ten rzecz Nikodym później, 50 lat później, wydał książkę pod tytułem The Mathematical Apparatus for Quantum Theories i też się interesował mechaniką kwantową i jej podstawami. I na tym już skończę. Bardzo Państwu dziękuję za cierpliwość. Jeżeli mają jakieś Państwo pytania, to chętnie odpowiem. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Uwaga, wyjmuję teraz piłeczkę, którą pan do mnie teleportował z Świetnie, Krakowa. Udało się. Rzeczywiście moja znikła. Kwantowa Brawo. Teleportacja nastąpiła. Super. Bardzo serdecznie dziękuję za ten niezwykle interesujący wykład, ale mam wrażenie, że nieco szokujący dla naszych słuchaczy. I w związku z powyższym bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Państwa na warsztaty, na których będziemy prowokacyjnie, to znaczy ja będę tym głównym prowokatorem, będę próbował przetworzyć tę informację, którą dostaliście Państwo w sposób skondensowany z panem profesorem Życzkowskim i z panem profesorem Mielczarkiem. Będę chciał przetworzyć na jeszcze bardziej, można powiedzieć, zjadliwe dla Państwa i przystępne terminy, które będziecie mogli przyswoić, jeżeli chodzi o informatykę kwantową. Te warsztaty odbędą się w piątek, już przed samymi świętami, rano o godzinie 9, 22 grudnia, na 9 i potem na 10:30. A jutro Państwa zapraszam na inne dwa wykłady. Jak powiedziałem, będą dotyczyć kwantowej informacji, kwantowego splątania, kwantowych zagadnień w kosmosie i dotyczących całego wszechświata. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję panu profesorowi. Jest pytanie, zobaczę jeszcze, czy mamy jakieś pytanie. Jest podziękowanie. Dziękuję państwu internautom. Wiem, że państwo oglądacie nas zarówno na Zoomie, jak i na YouTubie. Bardzo serdecznie dziękuję za udział. Bardzo serdecznie dziękuję za udział panu profesorowi. Ja tylko jeszcze wejdę w słowo, podziękuję wszystkim uczestnikom i na jednej platformie i na drugiej i dodam, że jestem pod wrażeniem, patrząc, że to także są panie, dziewczęta, bardzo, bardzo się cieszę, że nie tylko panowie się interesują tymi zagadnieniami. Właśnie taki jest cel nasz, żeby docierała ta informacja naukowa jak najbardziej do wszystkich uczestników, bez względu na wszystkie, że tak się wyrażę, charakterystyki. Także
Będziemy Państwu chcieli jeszcze rozwinąć jak najbardziej popularnie to, co powiedział Pan Profesor dzisiaj. Bardzo serdecznie zapraszam na jutro i na przyszły piątek. Jeszcze raz dziękuję Panu Profesorowi i życzę Państwu miłego wieczoru. Do zobaczenia Państwu. Przypominam, że gośćmi byli Państwo Fundacji Eureka imieniem profesora Jerzego Stelmacha, a nasz projekt jest realizowany w ramach finansowo, w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki Ministra Edukacji i Nauki. Dziękuję bardzo. Życzę Państwu miłego wieczoru. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia, panie profesorze.